Cześć, witajcie, ja jestem Natek i teraz pokażę Wam, jak zdobyć takie niebieskie, świecące drzewo. Bo tak wygląda, jako to po zbudowaniu. Tak wyglądają drzwi z tego. I o tak wygląda taki normalny klocyk z tego. Ok, i najpierw. I ja biorę ze sobą Money Axe'a. I weźcie ze sobą duże auto, jeżeli macie. Jeżeli nie macie dużego, to statek właśnie mi odpłynął. Ok, jestem na innym serwerze. Żeby zdobyć to niebieskie, świecące drzewo, musicie tutaj pójść i od niego kupić bilet za 400. Za 400 pieniążków. I teraz za ile minut jedziesz? Nie, okej. Właśnie zaczął jechać. I przyczep nie bierzcie. No bo tam jest taka górka, która sprawia, że wam się nie da wyjechać. Zaraz tutaj dopłynie statek. A tak, dopłynął. I ten statek jeździ co 10 minut. Więc może zdążycie wyjechać, a może nie. Okej. Tutaj jak dopłyniecie statkiem, to no tutaj są takie drzewka. Oraz jest tutaj taki sklepik z elektryką. Jest tu sklepik. No. Ale to nie to teraz chcę wam pokazać, tylko jak zrobić te niebieskie świecące drzewa, które się nazywają Cave Crawler. I tutaj gdzieś jest takie zejście. O tutaj. To jest taki zjazdy na dół. I to jest labirynt, ale ja mam mapę i wszystko wam wytłumaczę, że traficie bez problemu. Okej. Tutaj się zjazd na dół kończy. Można sobie światło włączyć klawiszem L. Okej, okay. To jest mapa z tego labiryntu. O tutaj zaczyna się. Ja właśnie wyjechałem tutaj. I tutaj, jak tutaj pojedziecie z tyłu, i tutaj jest taki sklepik. I tutaj i możecie tam sobie kupić różne rzeczy. Tam sprzedaje tylko obrazy. No. Tutaj są te niebieskie drzewa. Oraz tutaj jest takie. Tutaj jest takie wyjście, ale używajcie go tylko wtedy, jeżeli się naprawdę zgubicie. I ten labirynt jest tak zrobiony, że trzymanie się po prawej albo lewej stronie to nie za bardzo dobry pomysł, bo i tak nie traficie, tylko będziecie w kółko jeździć. No. I zastanawiacie się pewnie, czym są te czarne kreski, o tutaj. Te kreski, te czarne tutaj, to one się zamykają lub otwierają. Czasami ten może być zamknięty, a ten otwarty i wszystkie inne zamknięte. Albo na przykład ten otwarty, a inne zamknięte. I zdarza się też tak, że wszystkie są zamknięte oraz zdarza się, że wszystkie są otwarte. No. No to. Ja wam polecam teraz zrobić zrzut ekranu albo zatrzymać film, to będziecie mogli później z tego jechać. Okej. Okay. Ja jak teraz będę jechać, będę się na tą mapę patrzył. Okej.
jak będę tam dojechał. Czekajcie. Tutaj jest wjazd. No to. Czekajcie, muszę się. Dawno tu nie byłem, więc muszę trochę opatrzyć. Okej. Znalazłem to. O, tak to wygląda. Tak, nie tylko. Dobra. Tak te drzewa tutaj wyglądają. Jaskiniowe drzewa. One tak świecą. I one są trochę zepsute, te drzewa, więc mogą ci, mamy z auto po prostu wypadać bez żadnego powodu i mogą się przez auto to przez. Mogę po prostu bez żadnego powodu przez auto przechodzić. Mogą być opóźnienia. Jeszcze ten kawałeczek. No tak dużo tego terenu nie będę pać, ale to ma naprawdę ogromne kawałki. No tak. Ja więcej drzewa nie będę brać.
Okej. Nareszcie znalazłem wjazd na górę. I po tym wjeździe gdybyście mieli ze sobą przyczepy, to byście tutaj nie wjechali, albo tutaj byście wjechali, ale o tutaj na górę byście nie wjechali. I teraz jak najszybciej na statek. Ojej. Statek właśnie odjechał. Jak ja przyjechałem. Ale mam dzisiaj szczęście. Jeżeli nie chcecie przegapić żadnych kolejnych filmów, to możecie zasubskrybować mój kanał. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Cześć!